Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. I tak naprawdę jest to również kolejny, a raczej ostatni weekend projektu Halloween. Jest piątek, a więc bierzemy się za wzór, za charakteryzację, którą już kiedyś robiłam. Będzie to laleczka voodoo. Prosiliście o nią naprawdę bardzo często, chyba najczęściej prosiliście o taką właśnie postać, a więc zabrałam się za nią na nowo. Tym razem jest, no, po prostu inna. Wydaje mi się, że jest to taki sposób przedstawienia tej postaci, jaki w tym momencie swojego życia i twórczości czuję najbardziej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście bardzo czekam na Wasze komentarze i na Wasze opinie. A propos komentarzy, to zapytałam Was w ostatnim filmiku o to, jaki jest według Was najbardziej obciachowy kostium na Halloween i o to, co odpowiedzieliście. Obciachowe jest chyba tylko nie przebranie się wcale na przebieraną imprezę. Kiedyś, jak miałam 5 lat, mama przebrała mnie za karton mleka. Wstyd w przedszkolu gwarantowany. Wszystkie kostiumy ze słowem zdzirowata są przypałowe. Policjantka, pielęgniarka, ktokolwiek. A dzisiaj opowiedzcie mi, jaki jest Wasz ulubiony potwór z książki lub filmu. Nie, wampiry nie liczą się jako potwory. I co, kochani, dość gadania, przechodzimy do malowania. Żeby usprawnić robotę, zaczynam tutorial już z piękną, jutową kokardą na głowie i soczewkami. A następnie wybieram podkład dużo ciemniejszy i dużo żółtszy niż moja skóra i takim właśnie pokrywam całą twarz, szyję i dekolt. Całość, jak to podkład w tradycyjnym makijażu, utrwalam pudrem, wybieram takie raczej żółte i ciepłe kolory pudru. A następnie z paletki do konturowania wybieram najciemniejszy brąz i nim konturuję twarz. Przy policzkach dojeżdżam tym konturowaniem aż do ust, bo tam będą szły moje szwy. A ponieważ odcień całej twarzy był jednak nieco za mało żółty, dokładam jeszcze żółtego cienia do powiek. Następnie biorę brązową farbę wodną i pędzelek typu skunks, taki, który ma cieńsze, białe włoski na samych końcach. I w ten sposób robię takie brązowe smugi w jedną stronę, następnie w przeciwną, żeby zrobić krateczkę imitującą strukturę właśnie juty. Czy w ogóle jakiegoś luźno tkanego materiału. Jak widzicie, dodałam jeszcze troszkę pociągnięć zwykłym pędzelkiem. Tutaj robię jasne smugi najpierw wachlarzykowym pędzelkiem, a następnie również cienkim, zwykłym pędzelkiem. No i ważne jest, że nie robię tutaj tego na całej twarzy równomiernie, tylko bardziej skupiam się na takich, no, niektórych miejscach, takie jakby łatki robię. Następnie wracam do brązowych cieni i konturuję nim już te miejsca, gdzie chcę wzmocnić ten brąz i tą głębię, czyli na pewno miejsca, w których będą szwy, na pewno okolice ust, nosa, no i oczywiście to samo na dekolcie i przy oczach. Zaczynam od jaśniejszych brązów i stopniowo przechodzę do coraz ciemniejszych, pogłębiając to, co namalowałam wcześniej. Jedno moje oko będzie taką czarną dziurą, drugie będzie przeszyte. Natomiast jeśli chodzi o tą czarną dziurę, ja wiem, że najbardziej klasyczny jest guzik. Ja się jednak na guzik nie zdecydowałam, bo jakoś nie czuję tego malowania na swoich powiekach, a przyklejać guzik na moją powiekę czy na moje oko też mi się jakoś nie widziało. Ten pomysł podobał mi się jednak bardziej. I tak, okolice tego czarnego oka maluję wokół niego kółko po prostu, które wypełniam czarną wodną farbą, a następnie utrwalam i zmatowiam, jest takie słowo, czarnym cieniem. Brzegi tego okręgu bardzo dokładnie rozcieram za pomocą czarnego cienia, następnie przechodzę właśnie do coraz, w tym przypadku, jaśniejszych brązów, żeby przejście było bardzo delikatne. I wyciągam jeszcze to wszystko na boki, żeby stworzyć iluzję takiego rozdarcia. Czarnego cienia dokładam oczywiście wszędzie tam, gdzie będą pozostałe rozcięcia i pozostałe szwy, a także przy ustach, które, no, są takie specyficzne, całe są obrysowane, więc tam również czerń musi się pojawić. Dokładam jeszcze różu, to oczywiście nie byłby element obowiązkowy w każdej laleczce voodoo, ale moja laleczka voodoo jest troszkę słodka, więc musi mieć rumieńce i różowy nosek.
Dokładam też odrobinę różu na skronie i przy ustach. Pogłębiania czerni ciąg dalszy, dlatego maluję jeszcze przy samych tych rozcięciach, na samym środku tych rozcięć kreskę czarną farbą. Kreska musi być nieregularna, więc w niektórych miejscach nawet przyciskam mocniej pędzel, żeby stworzyć iluzję takiego mocniejszego rozdarcia w tym miejscu. Przechodzę już do zaszywania, więc maluję najpierw białą farbą szwy. Ważne jest, żeby to nie były po prostu proste kreski, tylko były takimi łukami. Zdecydowanie łatwiej jest wtedy po prostu wykonać taką iluzję, że jest to prawdziwa nitka. Na usta po prostu wędruje czerwień, więc wrócę tylko jeszcze na moment do tego, że przy szwach dodałam trochę cienia brązowym cieniem do powiek. A wszystko po to, żeby oczywiście wyglądały bardziej trójwymiarowo. Czerń przy ustach jeszcze odrobinkę wzmacniam, dodaję przy brzegach ust troszeczkę czarnego cienia, a na sam środek rozświetlacz. I to wszystko, kochani, dodałam jeszcze tylko szpilki, które wbiłam sobie do głowy, a zrobione są z modeliny i pałeczek do sushi. Poświęciłam stary sweter, który rozdarłam i pobrudziłam. I powiem Wam, że w tej charakteryzacji chętnie poszłabym na imprezę. Do zobaczenia, buźka!